Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie już na zakończenie tego sympozjum ja. Ja nazywam się Sara Kuźnik, jestem doktorantką drugiego roku nauk o rodzinie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Opolskim, a będę mówiła o neurodydaktyce oczami niemieckich naukowców, bo to oni są prekursorami, to głównie oni się tą neurodydaktyką zajmują. Neurodydaktyka, czym ona jest? Tak najprościej mówiąc, jest to nauczanie przyjazne naszemu mózgowi. Pojęcie to powstało około połowy lat 80. ubiegłego wieku. Twórcą jest niemiecki dydaktyk, nauczyciel matematyki Gerhard Price. Pan Gerhard Price jest to profesor matematyki, wykładał na Uniwersytecie we Freiburgu, obecnie jest już na emeryturze. Jego projekty są całościowe, są empiryczne, dotyczą przede wszystkim edukacji matematyki, bo na tym pan Gerhard bazował. To doświadczenie i te wszystkie projekty, które powstały, są wynikiem pracy, ponad 40-letniej pracy jako nauczyciel matematyki. No i poza tym zajmował się badaniami takimi neurobiologicznymi nad podstawami uczenia się. Obecnie przebywa na emeryturze, ale nadal jest aktywny. Możemy go spotkać na różnych konferencjach, które dotyczą właśnie badań neurobiologicznych. Neurodydaktyka, uczenie przyjazne mózgowi. Jest to pojęcie, ta sama neurodydaktyka powinna bazować na uczniach, na tym, jak najprościej jest przysposobić wiedzę, jak najprościej można pobudzić tego ucznia do pracy. Nie chodzi nam o zakuwanie, chodzi o to, żeby uczniowie sami chcieli zgłębiać swoją wiedzę. No jeżeli tak ma być, musimy wykorzystać te silne strony naszego mózgu. Musimy łączyć wiedzę kognitywną z emocjami, musimy stawiać pytania, musimy pobudzić tą kwestię poznawczą w uczniach. No i przede wszystkim musimy pokazać, jak ta wiedza jest wykorzystywana w praktyce. Coś, co jest tylko i wyłącznie teoretyczne, nie jest dla nikogo z osób uczących się w żaden sposób pociągające. Bardzo istotnym elementem osiągnięcia sukcesu jest odwołanie się do tej funkcji poznawczej, no i ta przyjazna i bezpieczna atmosfera, którą my wytwarzamy jako nauczyciele. Ludzie są ciekawi rzeczy nieodkrytych, są ciekawi rzeczy, które są nowe, które są niepoznane, jeszcze nieodkryte. No i właśnie te wszystkie nowości przyciągają najbardziej naszą uwagę. Najważniejsze założenia neurodydaktyki. Ciekawość. Chodzi o to, żeby pobudzić ucznia informacją, tą taką początkową. Możemy wyjść i powiedzieć, no tematem dzisiejszej lekcji jest to, to i to i zrobimy to w sposób taki i taki. Możemy podejść do tego bardziej personalnie, z większą pasją. Możemy przedstawić zwykły temat w sposób zupełnie inny. Prowadząc lekcje biologii, zoologię, możemy powiedzieć, dzisiaj rozmawiamy o ptakach, jutro o ssakach, a możemy zapytać uczniów, jakie mają zwierzęta, jakie lubią zwierzęta, jakie chciałyby mieć zwierzęta, bądź kiedy ostatnio były w zoo. To, czego my nauczamy, to od nas zależy, w jaki sposób pobudzimy ucznia, no i pobudzimy jego tą pamięć zewnętrzną bądź wewnętrzną. Co ty o tym sądzisz? To jest bardzo ważne pytanie, które powinno się zadawać uczniom. Co uczeń myśli na ten temat? Przekazywanie takiej suchej wiedzy no, nie przynosi większego rezultatu. Dobrze jest, kiedy to kreatywność naszych uczniów pozwala na poznawanie nowych tendencji, nowych definicji, teorie, które są ważne i które bazują na jakichś pojęciach są ważne, ale uczeń jest kreatywny tak naprawdę w
wtedy, kiedy pobudzamy jego ciekawość i pytamy go, co on o tym sądzi. Budzenie fascynacji, no może nie każdy wszystkim się interesuje, ale możemy przedstawić dany temat w taki sposób, że zafascynujemy tą osobę może niekoniecznie samą ciekawością, ale przedstawić go w sposób taki, że wzbudzi on chociaż trochę fascynacji i może zainteresować naszego ucznia. Działania naszego mózgu. Nasze mózgi są przystosowane do rozwiązywania problemów, przetwarzania informacji, a nie do ich reprodukowania. Nasze mózgi rozwiązują problemy, ale też mają pewne filtry. Nie wszystko, nie każda informacja, z którą się spotykamy, dociera do naszego mózgu. Dobrze zapamiętują informacje łączące wiedzę koniunktywną z emocjami i aktywnością ciała. Wszelkie pobudzania, wszelkie przykłady związane z życiem, nawet aktywność cielesna sprzyja zapamiętywaniu i sprzyja efektywnemu uczeniu się. Dużo lepiej kodujemy w pamięci długotrwałej informacje poznane w bezstresowej, przyjaznej atmosferze. Wiadomo, jeżeli atmosfera sprzyja, nauczyciel nie wzbudza lęku, przekazuje w taki przyjazny sposób wiedzę, to mamy dużo więcej pozytywnych efektów naszej pracy. Uczymy się efektywniej w grupie. No rzeczywiście, jeżeli cała grupa pracuje, tworzymy, wykonujemy jakieś ćwiczenia w grupie, efekty naszej pracy są większe. Dużo lepiej zapamiętujemy wszystko to, co ma dla nas praktyczne znaczenie. To, o czym mówiłam wcześniej. Sucha wiedza, sucha teoria, która nie pokazuje nam żadnego zastosowania praktycznego, no nie jest dla nas przydatna i jest to pamięć krótkotrwała, nie zapamiętujemy takich informacji na dłużej. Dużo lepiej zapamiętujemy informacje, które potrafią odnieść się do dotychczasowych doświadczeń. Dużo łatwiej jest nam mówić o czymś, wprowadzając temat, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy i co jest przez nas już w jakiś sposób poznane. Łatwiej zapamiętujemy to, co widzimy, niż to, co słyszymy. Większy procent populacji społeczeństwa to są wzrokowcy pomimo wszystko. Niektórzy rzeczywiście lepiej uczą się słysząc pewne informacje, ale jednak jesteśmy wzrokowcami i to informacje zapisane bądź narysowane zostają nam w głowie na dłużej. Łatwo zapamiętujemy to, co możemy poznać dzięki aktywności rąk. Jest to kwestia łączenia percepcji, no i aktywność pobudza się w tych strefach neuronalnych. Cele neurodydaktyki. Celami takimi głównymi neurodydaktyki jest zbudowanie nowego modelu nauczania i uczenia się. Jeszcze 50 lat temu ta wiedza i teorie dotyczące nauczania były dość suche, ponieważ nie mieliśmy badań, które kontrolowały pracę mózgu i nie byliśmy w stanie zobaczyć, jak nasz mózg reaguje na pewną wiedzę i na pewne bodźce. Dzisiaj przez to, że mamy różne czytniki zapisu mózgu, możemy sprawdzić, w jaki sposób nasz mózg pracuje, co koduje, a co wypiera. Stworzenie optymalnych warunków nauczania i uczenia się w oparciu o naturalne zdolności mózgu. Czyli pracujemy w ten sposób, żeby dzieciom uczenie nie kojarzyło się tylko i wyłącznie z zakuwaniem, żeby nie kojarzyło się negatywnie, ale mamy takie wewnętrzne umiejętności, które należy po prostu wykorzystać w odpowiedni sposób. Wygenerowanie czynników stresogennych. No jeżeli się stresujemy, wtedy mamy dużo mniejsze umiejętności zapamiętywania informacji. Jeżeli uda się taki czynnik wyeliminować, to jak najbardziej jest to plus. Zdobycie wiedzy, co pobudza naszą uwagę, a co powoduje, że mózg się wyłącza. Dobrze jest wiedzieć, szczególnie my jako nauczyciele, co aktywizuje nasz mózg, przede wszystkim no, mózg naszych uczniów, co powoduje, że ten mózg się wyłącza, co powoduje włączenie takich filtrów. No wiadomo, mamy niesamowitą ilość bodźców, nasze oko przyjmuje do mózgu tylko około 10% tego, co widzimy. Zapoznanie nauczycieli z wiedzą, co aktywizuje sieci neuronalne i co inicjuje proces uczenia się. No
pojęcie neurodydaktyka nie jest pojęciem nowym, ale patrząc na prowadzenie zajęć przez większość nauczycieli, no być może wiedzę teoretyczną jakąś posiadają, ale nie przekłada się to zupełnie na wiedzę praktyczną. Osoby związane z neurodydaktyką, jeżeli chodzi o polskich naukowców, jest to pani dr Marzena Żylińska, niemieccy naukowcy Manfred Spitzer, Urli Herrmann, Joachim Bauer. To są osoby, które publikowały z tego zakresu, które zajmują się neurodydaktyką. No i takie na zakończenie, myślę, że taka dość trafna uwaga, szczególnie dla pedagogów, nauczycieli, że mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. I jak przygotujemy ten mózg ucznia, w jaki sposób poprowadzimy te zajęcia, takie będziemy mieli efekty. Dziękuję bardzo.